Dziewczyny 3 tygodnie temu w meczu z wielką drużyną, którą jest mecz, tutaj dzisiejszy pojedynek pokazał, jak to są wielkiej klasy zawodniczki. No powiem tak, no wyrwaliśmy każdą piłkę, każdego seta, każdy pojedynek. Fantastyczna dyspozycja w meczu Haning, bo to trzeba wyjątkowo ją wyróżnić. Otworzyła nam szansę na tak zwaną pełną pulę i to się dzisiaj dokonało. Odpadnięciu z rywalizacji to był taki cel zastępczy, cel, którego nigdy się nie udało do tej pory zrealizować i wszystkie siły to była taka sportowa złość. Dostałyśmy po tyłku w Lidze Mistrzyń i postanowiłyśmy, czy razem z trenerem, że po prostu zrobimy wszystko, żeby zdobyć ten puchar. Udało się. Była ogromna presja na Haning, ona musiała wygrać ten pierwszy pojedynek i zresztą było widać, że pierwsze 2 sety to rywalka nie potrafiła w ogóle nic grać, później pokazała, że potrafi dużo, ale Ying jest naprawdę klasową zawodniczką, nie na darmo po chińsku Ying oznacza zwycięstwo, także naprawdę mamy super zawodniczkę, super zespół i możemy świętować ten ogromny sukces. Chociaż mecz był bardzo trudny, bo Haning zdawała sobie sprawę, że ta szansa nasza pucharowa głównie jest na jej barkach, no ale wytrzymała wspaniale pierwszy pojedynek. Przy wyniku 3-1 powiem tak, no już było naprawdę bardzo bliziutko do pełnej puli. Renata Szlibikowa też bezcennego seta wygrała w grze z Uziadło i od tego momentu już po prostu marzyliśmy o planie minimum, czyli jednym secie. Dzisiaj było trochę nerwowiejsi, bo wiedzieliśmy, co potrzebujemy, to znaczy jeden mecz i jakieś tam sety. Także Hania super otwarła ten mecz, wygrała, a potem poszłam ja. Szkoda tam tego mojego meczu, bo wygrałam pierwszy set i jakbym wygrałam drugi, to już też by było wszystko załatwione, nic, no i tak nie szkodzi, w końcu nie szkodzi. Przegrałam tego, mała miała bardzo trudny mecz, tam jakby w ogóle szans nie miała, bo ta grała no perfektnie po prostu, a potem przyszło na Haniu, a to byli ty nerwy. Dokładnie o tym mówim, o tym pierwszym secie, jak Hania grała chyba 14-12 tam z Wuziadu. Yeah!
A to bylo zdecidované, to byla válka, to byla i ta nervová bylo nawet widać, že se bojí možná trošičku, ale v konci pošlo na naši stranu i bardzo velké děky hlavně Hani, bo na ní byla možná presa největší, więc všichni jsme to zrobili, ale dzisiaj ona měla trudné. A ponieważ drużyna do końca zagrała o pełną pulę, więc wygraliśmy ten mecz 3-2 i tym bardziej jesteśmy szczęśliwi. Dodatkowo cieszę się z powodu ostatniego wygranego meczu przez Renię, bo w przyszłym sezonie nie będzie już reprezentowała naszej drużyny, więc to było idealne zakończenie występu w Tarnobrzegu, pożegnanie się z publicznością. Po prostu wszystko się poukładało po naszej myśli, nawet ta dramaturgia spotkania, kiedy mecz się zaczął wymykać troszeczkę spod naszej kontroli, skończyło się naprawdę świetnie. No, więc my pokazali, że my byli dwa razy lepsi drużyną i dwa razy my wygrali, dlatego też dobrze, że my walczyli do końca, a jak już było zdecydowane w trakcie, a że my to wygrali dla nas, każdy dla siebie i dla trenera. Tak, jestem bardzo szczęśliwa i dzisiaj było... Dzisiaj miałam jeszcze niespodziankę, ale też w końcu wygraliśmy tego puchar. Dziewczyny dzisiaj bardzo świetnie walczyły, bardzo świetnie grały, a ja szkoda, nie zrobiłam jednego setu punktu dla drużyny, ale jestem dalej szczęśliwa i bardzo zadowolona. A i to nie skończymy, jeszcze walczymy dalej i mistrzostwa siada i plaża moja. Czy olimpijski. I następna motywacja, następny będziemy walczyć w Baku. Oczywiście dużo fajniej byłoby świętować zwycięstwo w Lidze Mistrzyń, ale tutaj po prostu był taki cel niezrealizowany. Najbardziej się cieszę z powodu trenera, bo on marzył o tym od bardzo, bardzo dawna. To jest chyba najlepszy sezon w mojej pracy. Licien przecież na początku miesiąca odniosła fantastyczny sukces i zdobyła pierwszy w historii polskiego żeńskiego tenisowego medal z Mistrzostw Świata. No a ta seria majowa no, dzisiaj się kończy, bo i maj się kończy, ale rzeczywiście tydzień temu zdobyliśmy po raz 24 Mistrzostwo Polski, natomiast dzisiaj no, fantastyczną radość przeżywamy.